właśnie wygląda moja poranna rutyna. Powiem Wam szczerze, że sugeruję się mocno tą książką o koreańskiej pielęgnacji skóry. Od jakiegoś czasu stosuję tą metodę z używaniem tonera, z używaniem serum, kremów i tak dalej i uważam, że naprawdę dobrze to działa na moją skórę. Mam też takie serum, które jest wybielające i faktycznie jakieś przebarwienia, czasami jak coś mi wyskoczyło i taka malutka blizna została, to faktycznie to serum delikatnie rozjaśnia. To jest serum ze ślimakiem, ze Skin 79, seria Golden Snail. To serum mam już bardzo długo, kończy mi się już, mam pewnie samą końcówkę, ale naprawdę bardzo dobrze się sprawdzało. Teraz od niedawna używam nowego tonera, bo przez chwilę odstawiłam właśnie toner z tej firmy, po to, żeby właśnie wypróbować tą firmę. Znam ją, bo używam ich maseczek w płachcie, Mizon. No i tutaj próbuję sobie właśnie teraz tego tonera, zobaczę jak się będzie sprawdzał. Nie mogę jeszcze wyczuć, jak się go powinno używać, bo o ile w przypadku tego tonera z tej marki była pompka, tak jak tutaj przy serum, to tutaj po prostu wylewa się ten produkt i nie wiem, czy powinnam wylewać go na wacik, czy po prostu wsmarowywać w twarz, tak jak to teraz robię, nie mam pojęcia. Ale bardzo podoba mi się jego zapach i konsystencja, szybko się wchłania. Dzięki tonerowi w ogóle wszystko, co nałożycie dalej, bo to jest kosmetyk, od którego zaczyna się w ogóle zabawę z pielęgnacją, on przywraca dobry pH skórze, no to jakby te wszystkie kolejne produkty lepiej się pod skórą łączą. No i po tonerze i po serum, które nałożyłam, był krem. To jest krem taki dzienny, Daywear z Estée Lauder. Jak widzicie, mam już końcówkę tego kremu. Patrzę, że w ogóle wykańczam większość produktów już powoli. To jest krem do cery normalnej i taki z tendencją do przetłuszczania się. Jak widzicie, na początku był taki tłusty film na skórze, ale on szybko znika i pod podkład naprawdę dobrze się sprawdza. No i oczywiście strefa pod oczami. Ja tutaj staram się naprawdę nigdy nie zapominać o kremie, bo no, kładę tam korektor, więc chcę, żeby ta skóra była na maksa nawilżona. I od dłuższego czasu używam kremu z Bobbi Brown, to jest ten krem Eye Repair Cream Extra. I to jest konsystencja a la wazelina, jest bardzo gęsty, taki treściwy, mocno się też błyszczy, jeżeli nie wiem, czy to widać? Pewnie trochę widać. I też pod korektorem dobrze się to sprawdza, nawet pod takimi cięższymi, które mają cięższą konsystencję. I jeżeli chodzi o pielęgnację mojej skóry, to jeżeli chodzi o poranek, to tak to właśnie wygląda. Moja fajna mieszanka na co dzień i bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Wtedy, kiedy muszę jakby mieć podkład na cały dzień, kiedy gdzieś wychodzę, muszę wyglądać dobrze, to nakładam wtedy samego Double Wear'a na jakąś bazę rozświetlającą, na krem rozświetlający. Natomiast taka mieszanka nawilżająca i rozświetlająca na dzień, ale też tak, która przykryje dobrze, to jest właśnie połączenie tych dwóch podkładów. Makijaż wykorzystam też do tego, żeby przetestować nowości. I tutaj właśnie widzicie paletę do konturowania na mokro z Zoewy. To jest najnowsze dziecko właśnie tej marki. Nazywa się to Cream Contour Spectrum. I z tego, co mi wiadomo, jest tylko jedna opcja kolorystyczna. Nie jest idealna, bo moim zdaniem dałoby się zrobić te kolory bardziej użytkowe. Na przykład nie wyobrażam sobie użycia tego takiego żółtawego brązu. Nie wiem tak naprawdę, do czego można by go wykorzystać. Na pewno nie przy naszej słowiańskiej karnacji. Z tego, co widzę, dość dobrze się blendują, ale ten jasny kolor jest prawie niewidoczny na moim kolorze skóry, więc dokładam jeszcze trochę tego najciemniejszego. O! I on jest zdecydowanie lepszy. Konsystencja bardzo przyjemna, naprawdę. Kolejna nowość, baza pod cienie ze Smashboxa i ona jest biała, więc będzie podbijała jasne kolory. Jest też opcja czarna, więc ona jest genialna do robienia smoky, bo macie od razu czarną podstawę, ciemną może tak, bo ona rozciera się na taki grafit, ale no na pewno jest to duże ułatwienie przy wykonywaniu ciemniejszych makijaży. O, i zobaczcie, rozjaśniła powieki,
jedziemy z cieniami. Dzisiaj chcę Wam pokazać też paletkę ze Smashboxa. Bardzo Wam się spodobała na Instagramie. To jest ta wersja matowa. O, zobaczcie sobie. Piękne kolory do dziennego makijażu. Idealna paleta do wykonywania dziennych makijaży, wieczorowych. Wow, i pigmentacja, i to jak się blendują, jest naprawdę super. Trochę się sypie, ale ten efekt, który macie na brwiach, bardzo szybko, zobaczcie. Nic więcej nie potrzebujecie, tylko tej buteleczki. O, chyba mamy nowego ulubieńca. Cudo. Są trochę ciemne, ale zaraz je najwyżej jeszcze czymś wyczeszę, ale jest. Wow. I to jest, słuchajcie, Lash Brow, Brow Extension, Brow in a Bottle. Brwi w butelce. Super. Jako rozświetlacza użyję też nowości. To są palety rozświetlaczy też z Zoewy. Wybrałam opcję Summer, bo ona bardzo Wam przypadła do gustu, więc dzisiaj Wam pokażę tą opcję kolorystyczną. Tak wygląda w środku. Spróbujmy sobie to złoto, bo wydaje się takie najbardziej użytkowe. O, wow! To jest mocne rozświetlenie. Trochę to zgaszę. I nałożę jeszcze na policzek taką mieszankę wszystkich, tak naprawdę tych ciemniejszych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To są chyba bardziej takie topery niż rozświetlacze do nałożenia gdzieś właśnie na policzek, na róż.